w poprzednim odcinku. Ja jestem Christmas, a to jest kolejny odcinek, moi kochani, Hogwarts Legacy. W poprzednim odcinku nauczyliśmy się Crucio, a w tym w końcu ruszymy wątek główny. Mam nadzieję, że uda się poruszyć kolejne dość istotne tematy. Tymczasem szybki przeskok. Dobrze, że se stóp nie złamałem. Zmieniłem również outfit na taką ceratę i założyłem mu oksy naszemu ziomeczkowi. Myślę, że to jest fajna opcja, żeby sobie w tych różnych szatach pobiegać, ponieważ odblokowujemy ich masę. Nie zapomnijcie również zostawić... Revelio. Co? Nie zapomnijcie zostawić lajkacza, jeżeli lubicie Hogwarts Legacy, jeżeli lubicie to, jak gdzieś tam tą serię prowadzę. A tymczasem, moi kochani, skupimy się na czymś, co nie ukrywam, że dość średnio mnie interesuje, czyli wątek główny. Poprzedni film jest mi bliski serduszkowi memu. I... A, to jest otwarta skrzynia już. Natomiast walka z goblinami jest dla mnie, jak sidequest, tak na dobrą sprawę, najbardziej ciekawi mnie i interesuje temat historii Sebastiana Saloa, bo to jest dużo bliższy mnie klimat. Mogę sobie się wciuć w to wszystko. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. To ja. It is a joy to have such a student. It can be. To ja. There you are. Elo Mordo. Zostawcie lajka i lecimy. I've received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrok were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Serona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrok? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrok in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrok's plans. Lodgok did mention that Ranrok is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrok is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity. Goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Okej. Niczego pan nie widział? See anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. Okej, ale miejsce następnej próby to zamek Wiktora Rookwooda, co oznacza, że wchodzimy w sam środek bagna, chyba. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrok. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Oh, shit. No dobrze. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Tak, zróbmy.
Tak, zróbmy, a ja jak naj... A, szkoda, że nie mogę się stąd wyfrunąć tak po prostu, ale to by było niemożliwe do wykonania. Moi kochani, szybki update co do zadań. Mamy ostatnie zadanie tutaj. I oznacza to jeszcze, co jest w ogóle fajne, że w wyzwaniach możemy podpatrzeć w misjach, ile zostało zadań głównych, a zostało ich po tym, co zrobimy dzisiaj, 10. I ostatnie 10 zadań będzie najpewniej już zimą. Mam nadzieję, że... O Boże, jak fajnie, że ona nic nie mówi. Mam nadzieję, że do tego czasu nauczymy się reszty zaklęć i... Może jakąś sobę dostaniemy od Sebastiana. No bo hej, zostało jeszcze kilka zaklęć do nauczenia się. Muszę poświęcić na pewno chwilę między odcinkami na to, żeby wykonać kilka zadań pobocznych, żeby móc w spokoju kontynuować moją przygodę i co najważniejsze, ogarnąć, piękne słowo, ogarnąć wszystkie znajdźki, czy może nie wszystkie znajdźki, no ale umówmy się, że większość znajdziek, które mogłyby pomóc mi. Ja tutaj nie powinienem być. Ja powinienem być gdzie indziej. Ja powinienem być tamtędy. I tędy powinienem wyjść na dziedziniec. Am I right? Yes, indeed. Aren't they brilliant? Kolejna znajdźka. Warto wiedzieć. Hello, Nelly. You seem excited about something. The Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Dobra, słuchajcie, to jest mały spoiler. W tym momencie klucze otwierają szafki, w których są tokeny, w których to, za pomocą których to tokenów możecie otworzyć tą szafkę w domu, czy tam Gryffindoru, Slytherinu i tak dalej. Jest potrzebne chyba 12 tych szafek, 12 tokenów. Po otwarciu tego dostajemy fenomenalną szatę, która reaguje na nasze zaklęcia, ale to jest temat, który absolutnie mnie nie interesuje i mam wrażenie, że... No dobrze. Ale to nie jest moment w tym momencie. Teraz muszę się spotkać z profesorem Figiem, bo dzisiejszy... Film jest... A mogę jeszcze, słuchajcie, kolejne zadanko. Albo dobra, to w wolnej chwili zrobię. To są zadania poboczne, a mnie interesują zadania główne. Może daleko? Daleko. Daleko i wysoko nawet. Pofruniemy sobie czym prędzej. Podziwiając widoczki. Co ciekawe w ogóle. W biurze Madame Kogawy można zaobserwować mały... Taki małe boisko, takie przeskalowane małe boisko do Quidditcha. I tam gra się odczynia. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego nie ma Quidditcha w Hogwarts Legacy, to już spieszę wam z odpowiedzią. Mam wrażenie, że to by było zajebiście trudne do zaprogramowania. Mam na myśli, wiecie, no to... Gra musiałaby się skupiać na tym, że możemy grać na różnych pozycjach. Musieliby zrobić trochę taką chyba FIFA w klimacie Harry'ego Pottera, co nie należy chyba do najprostszych, ale mogę się mylić. Niemniej jednak mam wrażenie, że jest to kurewsko trudne. Przez to właśnie dlatego nie mamy Quidditcha w Hogwarts Legacy. Ja sobie tutaj pozwolę przystanąć, żeby odblokować znajdźkę i lecimy dalej. Mogę również raz na jakiś czas użyć Revelio, żeby mi się to wszystko oznaczało na mapie,
bo zależy mi trochę na tym, żeby pozbierać tutaj to, co jest przede mną, to, co jest na mojej postaci, czyli znacznik Ancient Magic. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Dlatego, bo to zwiększa nam limity używania tej magicznej mocy, a bez niej walka czasami jest męcząca. Tymczasem przed nami zamek Rokuda. Zobaczymy, ile dobrego, a ile złego będzie nas tam czekać. Mam nadzieję, że nie będzie wcale tak strasznie, chociaż mam przeczucie, że będzie bardzo trudno, ale będzie też bardzo dużo walki, dzięki której możemy użyć naszego nowego zaklęcia. Wyłączając przeciwnika na długo. Bye. Nie mam na ciebie czasu. Jak to jest możliwe? Bye. Jakim cudem on dostał tylko 15 depsa, jak go wyfrunąłem tak daleko? O, Jesus. Dobra, skupmy się na walce i ruszajmy do zamku Rokuda. Możemy na przykład spróbować. I may go to Hogsmeade later, stir up some trouble. They need to be reminded that we're still running things. Jeżeli stealth jest opcjonalny, to ja bardzo chętnie skorzystam. Pomimo iż mamy Cruciatus, to wolałbym chyba na razie się nie wychylać, bo oni się pięknie przewracają. Mniej walki, więcej spokoju. Czy jest tutaj coś ciekawego do zlutowania? Nie ma. No dobrze. Chciałbym jeszcze jedną rzecz ciekawą sprawdzić. Czy ja w talentach mam możliwość? Mam 2 punkty talentów i na pewno w skradaniu się potrzebuję biegania. Bardzo potrzebuję biegania, ponieważ to dużo mi ułatwi. Tak jest. Teraz mogę się trochę szybciej przemieszczać, co jest mi bardzo na rękę. Ale niestety nie tutaj. No dobrze, podlećmy kawałek dookoła. Zobaczymy, może tędy, którąś stronę trzeba móc... Którędy się trzeba dostać tutaj. Dobra, już widzę, że tędy. Akio! Wingardium Leviosa! Leviosa! Oż ty. Jesteśmy na miejscu. Jest tutaj też również Legendary Foe, więc będzie ciekawie. Mała ciekawostka również dla was. Wszystkie klątwy niewybaczalne są w stanie przełamać, moi kochani, każdą obronę. Więc ja sobie na szybciocha... No niestety, nie pykło. Ale dobrze, zajmiemy się... Oh shit! Muszę się skupić na walce. Boże, tak dawno nie walczyłem, że najzwyczajniej na świecie już kompletnie nie pamiętam, jak to się robi. Skorzystajmy z tego. O Jezus, ja tu zginę zaraz. Na razie tamten dostaje łomot. Przeokrutny. Krucio naprawdę na długo stunuje, to jest świetne zaklęcie. No dobrze, musimy się tu chyba troszkę rozejrzeć. A, tu, ja już tu byłem. Ale to chyba dobrze. Okej, czemuż bym nie mógł wejść tędy, ani wyjść tędy? Spotkaj się z profesorem Figiem, o mój Boże. Kompletnie nie ten ruch.
Ale z tym dzbanem, o mój Boże. Over here! O mój Boże. No, panie psorze, ja już tam byłem i... Nie warto tam wchodzić. Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Dobrze, ale ja nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, bo ja już doskonale wiem, jak tam wejść i gwarantuję ci, że nikogo tu nie ma, no chyba, że gra znowu mi ich zrespi na mordę. Nie, nie zrespi mi ich na mordę. I co ciekawe, już nawet nie mamy z kim tam walczyć. Oh shit, dobra, jednak mamy. Jednak mamy. Chyba nie zauważył. Chyba nie zauważył tego zaklęcia, bo myślałem, że on zareaguje w jakiś sposób na to. Ale mam wrażenie, że to nie są chyba... Chociaż nie, no jest to klątwa niewybaczalna. Może... Nie wiem. Może oni po prostu nie reagują na takie rzeczy. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Wejdźmy, zróbmy to. O, oczywiście, że się musieli pojawić. Ale ja mam na nich plan. Nie mam planu. Any special word you want me to pass on to your mum? Wiesz, co możesz zrobić? Możesz się uspokoić. Nie tutaj, nie to tu rzuciłem. God damn it. Dobra. Załatwimy to inaczej. Cyk. Cyk. Ale mam mały damage. Aj! Nie taki był plan. A, jest źle. Okej, dobra. Jest grubo. Nie mogę się skupić. Dobra, załatwmy ich tutaj kilku. Bo już się robi naprawdę dużo. Naprawdę niepotrzebnie. Proszę spierdzielać. Boże, ile ich tu jest? Au. Orzesz ty. Tak to się nie będziemy bawić, moja droga. Proszę się uspokoić i dać mi walczyć.
here. Dobrze, tam mamy smutnego zawodnika. Ona chyba ma dosyć. Au. Tak, ona chyba miała dosyć. No nie ukrywam, że Crucio pomaga w walce, ale chyba nie na tyle, na ile ja bym chciał, żeby mi pomagało, więc... No cóż. Niewiele myśląc, ruszamy dalej. Przydałyby się kolejne zaklęcia, które pomogłyby mi w walce. Przydałoby się w ogóle też, żebym faktycznie kilka zadań pobocznych wykonał i przylewelował, ponieważ tutaj ta walka robi się naprawdę trudna już. Przez wzgląd na to, że... Okej. I suppose that's the quick way down. Przez wzgląd na to, kurde, patrzcie, nie daliście mi znać, że padła mi kamera. Nie zauważyłem, zauważyłem to dopiero teraz. Więc, moi kochani, mogę z czystym sumieniem ją po prostu wyłączyć. There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast them quickly in succession. Okej. Dobrze, więc jak widzicie, końcówkę mamy bez kamery. Czyżby się udało? Udało się. Niestety, kamera się przegrzała, więc musiała się wyłączyć. Ale mam nadzieję, że akurat w porę to zauważyłem. Wejdźmy do piwnicy Rockwooda. Ja sobie, słuchajcie, również pogasiłem światła, więc jestem już kompletnie w nawet takim, bym powiedział, nie najmniejszym mroku, więc klimat, który tutaj panuje. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Dobre pytanie, gdzie jest portret? I heard something. I was hoping that was you. Dzień dobry. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic. And have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And, sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Zasługuje na to, by najpierw dowiedzieć się więcej. Surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Okej. Czyli gówno się dowiedziałem. Ruszajmy zatem na kolejną próbę. Do zobaczenia, panie profesorze. Tak będzie. Dobrze. Druga próba. Ukończ próbę Charlesa Rockwooda. Jeszcze będzie pewnie jedna próba. Rebellion. Ale najpierw muszę się rozeznać, o co tu chodzi. Wydaje mi się, że... Okej.
To nie wydaje się trudne. Dobra, jest trudne. Pewnie. Okej. Okay. Zakładam, że przejście przez bramę. Czy ja mam to ustawić na tym? O! Momencik. Ja mogę to przepchnąć? Nie mogę. Nie mogę. Mogę to przesuwać tylko tym. Mam pewne przeczucie, że nie jest to jakieś kosmicznie trudne. To chyba o to chodziło, prawda? Boże, nienawidzę. Nienawidzę, jak coś się pode mną rusza. Ja nie wiem, że to się rusza. No chyba, że się przyzwyczaiłem. Jak teraz. Mamy kolejny Ancient Magic. Here we go. Co tym razem? Nie. Też nie. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. No dobrze, żeby ją przenieść, potrzebujemy czegoś innego. Okej. Wingardium Leviosa. To było proste jak cholera. Chciałem się tam dostać, ale chyba nie mam na to czasu, siły i chęci. O, dzień dobry. Zapraszam do tańca. Okej, to było szybkie. Musiałem się skupić na walce, więc słowem się do was nie odezwałem. Ale mam wrażenie, że i nawet taka sama końcówka odcinka będzie was trzymała przy ekranach. Ciekawe, co będzie na samym końcu. Dzień dobry. Co mamy tutaj? Tu mamy ewidentnie przeciwnika, więc na razie może nie będę go... Jestem debilem. No ale dobra. O mój Boże, tyle czasu mi to zajęło. Dobrze, że jest coś takiego jak montaż. No i jesteśmy znowu w dupie. Absolutnie nie Oh shit! Teraz dużo lepiej będzie się z nim walczyć. Ciekawe, czy zadziała na niego. Crucio. Nie, na nich to nie robi wrażenia. To są postacie nieżyjące. Dobra, drugi jest chyba... Drugi jest tutaj? Tak. Incendio.
Leviosa! Expelliarmus! I po temacie. Okej. Teraz mogę się skupić na zagadce. Prawie że dziecinnie proste. Nie, to nie było dziecinnie proste. Magia montażu. O mój Boże. Najgorsze z uczuć na świecie, uczuciów. Właśnie mnie trafiło, aż zrobiło mi się niedobrze. Jak tylko się ten pokój tutaj ustawił. Ruszmy dalej. Czyżby walka? Tak jest. Ewidentnie. Ale bardzo szybko uda się to, myślę, rozwiązać. I to by było na tyle. Chyba. Mam taką nadzieję. Rozejrzyjmy się, czy to jeszcze coś? Chyba nie. Nie ma tutaj nic, więc ruszmy dalej. Nie mogę zabierać wam zbyt dużo czasu na odcinku. A błądzenie zdecydowanie ten czas wydłuża. Niemniej jednak chyba zbliżamy się do... To było mega dziwne. Tak, zbliżamy się do... Albo myślę o ciewni, albo do walki z bossem. Wolałbym, żeby to była myśl od siewnia. Ja w ogóle muszę zrobić porządek w zaklęciach. Oczywiście. Wcale nie jest tak łatwo z nimi walczyć, gdy się ich nie widzi. Aj, nie taki był plan. Ale zadaje mu to jakiś damage. Jednak... Nie było tak źle. Chyba. Oczywiście. Specjalnie się nie odzywałem, żebyście mogli zobaczyć w takim dużym przyspieszeniu, jak bardzo ta walka jest monotonna. Nie wydarzyło się tu prawie nic. Więc, no cóż, mam nadzieję, że przyspieszenie jej wam trochę pomogło. Bo nie ukrywam, że nie wydarzyło się tu absolutnie nic ciekawego i trochę żałuję, że niestety, ale te próby wszystkie są takie same. Wspomnienia Charlesa Rookwooda, zapraszam.
Must say I'm curious to hear Visador's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirm that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Okej, ślady tej magii ewidentnie wyglądały zupełnie inaczej. I nie ukrywam, że to na pewno pójdzie w złą stronę. Porozmawiajmy zatem. You're back. I zakończymy ten materiał. Ja już się teraz z wami pożegnam i zostawiam was. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed, I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon.